nami jest Dawid Niedbała. Rozmawiamy po spotkaniu z rezerwami Lecha Poznań. Wydaje mi się, że to był wyjątkowo trudny mecz, niewygodny. Jak ten mecz wyglądał z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy, czyli gdzieś tam z perspektywy boiska. Trudny mecz, ale wydaje mi się, że trudny dlatego, że gdzieś tam brakło nam tej mocy, którą mieliśmy wcześniej, chociażby na Katowicach, bo tam byliśmy żywi, chcieliśmy gdzieś tam wygrać. Widać było, że tej siły jest dużo. Dzisiaj słabsza nasza dyspozycja. No i co, można powiedzieć, że zremisowaliśmy, powinniśmy szanować ten punkt i tak dalej, ale myślę, że każdy chce wygrywać i to nie jest tak, że dzisiaj gdzieś tam zyskaliśmy jeden punkt, tylko bardziej straciliśmy dwa. Rozumiem. Myślisz, że ten brak świeżości, dynamiki był dzisiaj naszym właśnie największym problemem? Myślę, że tak, no bo to jakby z tego bierze się chociażby, nie wiem, brak sytuacji, brak biegnięcia w jakichś tam kluczowych momentach. Myślę, że to zadecydowało. No też pierwsza połowa na pewno lepsza niż druga, w drugiej nam gdzieś tam brakło. Mieliśmy trochę więcej sytuacji w tej pierwszej połowie. Nie udało się strzelić i no w drugiej połowie konstruowaliśmy akcję, próbowaliśmy coś robić, ale moje zdanie jest takie, że z racji tego, że dzisiaj gdzieś tam gorsza dyspozycja dnia zadecydowała o tym, że nie udało nam się tej bramki strzelić. Lech Poznań jest jednak drużyną, która bije się o utrzymanie. Czy okazaliście się nieco lepszym teamem niż spodziewaliście się przed meczem? No są to młode chłopaki, bo tych emek w protokole jest bardzo dużo u nich. Wiedzieliśmy, że chcą się pokazać, tam każdy walczy jakby o to, żeby gdzieś tam udowodnić swoje, dostać jakieś tam szanse w pierwszej drużynie, więc no na pewno spodziewaliśmy się tego, że nie będzie to łatwy mecz, że nikt nam tutaj nie przyjedzie i nie odda punktu za darmo i też nie zlekceważyliśmy przeciwnika, mimo tego, że gdzieś tam miejsce w tabeli jest niskie, ale wiedzieliśmy, że trzeba to potraktować poważnie, że nikt nam się tutaj nie położy. To jeszcze tak na koniec zapytam, jakie nastroje panują w drużynie, bo to jednak jest piąty mecz, w którym nie wygrywamy. Czy jest raczej spokój, czy już się pojawia pewnego rodzaju frustracja? Ciężko powiedzieć, na pewno jeżeli tak gdzieś tam na gorąco, od razu po meczu wiadomo, że jest ta złość sportowa, bo tak jak mówię, no my chcemy wygrywać, nie zależy nam na tym, żeby gdzieś tam gromadzić pojedyncze punkty, tym bardziej pojawiają się jakieś tam złe serie i wiadomo, że jak najszybciej tą serię chcemy przełamać. Nie możemy się w tym zakopać, nie możemy gdzieś tam spuścić głowy, tylko też trzeba zresetować umysł i próbować tak długo, aż się uda. Mam nadzieję, że to się stanie w kolejnym meczu z Polkowicami. Oczywiście, życzę powodzenia i bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki.